Mam pewnego babola. Aha. Był on zrobiony około, nie wiem, 6 lat temu u praktykantki, a teraz powiem coś, co ci zbije z tropu. U twojej praktykantki. Co? Dobra, u której? U takiej pewnej Karoliny. Takiej wysokiej, ładnej, blondynki. Tak, szczuplutkiej, fajnej. Szczuplutkiej, no. Fajnej, tak. Wiesz, no, nie bez powodu nie poszedłem, nie? Wiesz, jak jest. Dobra. Precyzując, tatuaż powstał zanim ta dziewczyna przyszła do mnie do studia, więc ja nie miałem na to żadnego wpływu. No i teraz jedyne, co mi pozostało, to go naprawić. Z nowymi okularami to już jedyna opcja. To co byśmy tam zrobili? Wiesz co, no... Tak naprawdę dam ci wolną rękę. Stary, nie wiem, czy wiesz, na co się piszesz, nie? No, mam nadzieję, że nie odstawisz drugiego babola. Dobra, to chcę to zobaczyć chyba, wiesz? Jesteś pewny? Co? Usiądź dobrze. Poczekaj. O! No to patrz. O, Konrad, już przykułeś jego uwagę. No tyłek jest spoko, ale brakuje jednej... A nie, dobra, spoko, bo ona jest pod włosami chyba, nie? Tak, tak, ona jest zakryta, no. Obcas, jeden lekko koślawy. Czyli coś takiego byśmy musieli zrobić, wiesz o tym? No, jestem tego świadom, no. Wachlarz możliwości gigantycznie mi się powiększył i tak na dobrą sprawę ciężko jest mi się na coś zdecydować. To no, nie jest jakiś bardzo mały tatuaż. Dwa, jest tam całkiem spory czarny fragment, który będę musiał ukryć. Jak ci idzie? Uwaga, w kitram. Dobra, dobra, nie patrzę. Dobra, to pogadaj z dziewczynami, ja dokończę całkowicie projekt. Sztos widzę. Też masz ciekawe? Tak, ale to... Pokaż. Grubszy temat. Pokaż. Nie, no może weź. Nie. Goła baba, mówię wam. Tak, może nie aż goła taka goła, ale no... Okej. Okay. Ściąg ta kurtka. Muszę sobie zobaczyć, patrzcie tam. O kurczę, ale dużo zrobiłem. Ważne, żeby przykryło. Nie no, stary, to na pewno przykryje, nie? Myślałeś kiedyś, żeby zrobić sobie front cały? Wiesz co, no w przyszłości pewnie tak, no. Ale taki w moim stylu. I przyjdziesz do mnie, bo jestem zajebistym tatuatorem. I wiesz, że zrobię to dobrze, tak? Jak zrobisz dobra. To dobrze, to pomyślimy. Paweł, coś ty tam zmalował. Poczekaj, czaruję, nie? Aha. A mówił, że ma wachlarz możliwości. Znaczy, ja ci powiem, że to zrobimy. Tak? A ja byłem bardziej za tym. Naprawdę? A nie mówisz poważnie? No. No nie. No tak. Nie. Ten jest jednak taki bardziej agresywny w moim stylu, wiesz? Mówisz? No. Ale będzie patrzył na dupę. To go pociągnę za ogon. Musiał się zgodzić, albo byśmy się pożegnali. Dobra, spoko, możemy zrobić ten, ale odwrócę go w drugą stronę, okej? Okay? Żeby patrzył się do przodu. Skoro go narysowałem, na pewno jest zajebisty. Jak cały ty.